Szczęść Boże, witajcie. Zapraszamy Was do kolejnej części, do kolejnego fragmentu naszych rekolekcji w tym szczególnym miejscu i czasie. Ta część jest poświęcona szczególnie ludziom młodym, ale domena ludzi młodych jest taka, że to słowo, myślę, i ta konferencja, ta część, którą chcemy zahaczyć teraz, będzie pasowała tak naprawdę do każdego z Was, którzy śledzicie te rekolekcje. I słowem wstępu do tej konferencji niech będzie Ewangelia, fragment Ewangelii Świętego Łukasza, na której chcemy oprzeć to nauczanie. Posłuchajcie. Wkrótce potem udał się do pewnego miasta zwanego Nain. Wraz z nim szli jego uczniowie i wielki tłum. Gdy zbliżył się do bramy miasta, właśnie wynoszono zmarłego, jedynego syna matki, która była wdową. Towarzyszył jej wielki tłum z miasta. Gdy Pan ją zobaczył, ulitował się nad nią i powiedział: nie płacz. Podszedł, dotknął pogrzebowych noszy, a niosący je zatrzymali się i powiedział: młodzieńcze, mówię ci, wstań. Wtedy zmarły usiadł, zaczął mówić i oddał go jego matce. Odwołujemy się do tego fragmentu nie bez przyczyny, dlatego że papież Franciszek w orędziu na kolejne Światowe Dni Młodzieży skierował do ludzi młodych list. I w liście tym, który tak naprawdę jeden z jego fragmentów jest zatytułowany wprost z tej Ewangelii: młodzieńcze, tobie mówię, wstań, zwraca się do ludzi młodych w konkretnym znaczeniu i w konkretnej sytuacji. W tym fragmencie odwołuje się do swojego listu, który poświęcił stricte ludziom młodym, zatytułowanym Christus Vivit. I pozwolę sobie teraz zacytować, żebyście mogli to usłyszeć. Papież Franciszek zwraca się do młodych w ten sposób: jeśli utraciłeś wewnętrzny wigor, marzenia, entuzjazm, nadzieję i wspaniałą myślność, Jezus ukazuje się tobie tak, jak stanął przed zmarłym synem wdowy i z całą swoją mocą zmartwychwstałego Pan zachęca cię: młodzieńcze, tobie mówię, wstań. I sceneria, w której w ogóle jesteśmy, nie jest przypadkowa, dlatego że właśnie to słowo, które może być doświadczeniem twojego życia, może być jak popiół z tego pogorzeliska w tej całej scenerii. Dlatego że być może już, nie wiem ile masz lat, jesteś w liceum, jesteś może w szkole średniej, ale może też jesteś osobą już dorosłą, która utraciła wewnętrzny wigor, utraciła swój wewnętrzny entuzjazm. Może ktoś zadrwił z twojej pasji i może w ogóle obrałeś drogę, z którą się nie zgadzasz wewnętrznie i która tak naprawdę ciebie upokarza w tym momencie. Papież Franciszek z całą premedytacją używa tej Ewangelii, w której chce pokazać, że w tym doświadczeniu czeka nas zmartwychwstanie. Czyli ten święty czas, ten trudny czas, który przeżywamy teraz, jest przygotowaniem do zmartwychwstania. I papież Franciszek opisuje w tej scenie Jezusa jako tego, który nie przechodzi obojętnie obok całej tragedii. Papież Franciszek mówi, że Jezus przychodzi i przygląda się konduktowi pogrzebowemu uważnie i w skupieniu. Często nam, ludziom młodym, kiedy widzimy jakąś nadzwyczajną scenografię, papież Franciszek mówi, że często wyciągamy swoje komórki i próbujemy zarejestrować tylko to podczas tego, co się dzieje, jakimś zdjęciem albo krótkim filmem. I tam nie ma miejsca ani przestrzeni na to, żeby dostrzec, co tak naprawdę w tej sytuacji się dzieje. Te mury, to pogorzelisko, wiemy, z czym nam się kojarzy fundament. Fundament nam się kojarzy z życiem, z jakimś domem. I podczas jakiegoś płytkiego, krótkiego spotkania nie jesteśmy w stanie dostrzec
albo sobie wyobrazić, że za tymi murami, tym fundamentem kryje się czyjaś konkretna historia. I papież Franciszek mówi wtedy, że gdy dzieje się coś takiego w naszym życiu, to Jezus przychodzi do nas ze swoim czułym, ale swoim uważnym i pełnym skupienia spojrzeniem. I to jest taki moment, w którym czeka Ciebie zmartwychwstanie. Tylko dzisiaj do czego Was chcemy podczas tej konferencji zaprosić? Do tego, żebyś spojrzał na swoje życie nie płytko, nie pobieżnie. I nie bał się przyjąć tej prawdy o sobie, bo może była kiedyś w Twoim życiu taka sytuacja i taki moment, że straciłeś wewnętrzny wigor i entuzjazm życia, umarłeś i trwasz w tym i z tym się pogodziłeś. Ja pamiętam taki moment i nie chcę tutaj bazować na jakimś suchym, nie, jakiejś swojej mądrości, ale też wracam doświadczeniem do swojego życia, kiedy jako młody chłopak gdzieś pomyliłem drogi i szukałem szczęścia, to starałem się zaspokoić głód tego szczęścia w jakiś płytki sposób. Pamiętam pierwszy płytki sposób, w jaki chciałem zaspokoić ten głód, to młodzieńczy samochód Opel Corsa 1.7 Turbo. Nie dało mi na długo szczęścia. 2 tygodnie, miesiąc później zobaczyłem, że chłopaki sobie kupili lepsze samochody. Jakaś zagraniczna wycieczka, jakieś nowe znajomości. I tak naprawdę po tym wszystkim właśnie jakiś popiół. I papież Franciszek mówi, że nie bój się przyznać tej prawdy, że coś straciłeś, że jest jakaś śmierć w twoim życiu. Bo kiedy doświadczasz tej śmierci, kiedy doświadczasz takiej pustki w swoim życiu, to przychodzi Jezus ze swoim pełnym czułości i uwagi spojrzeniem. I z tego spotkania rodzi się nowe życie. Dzisiaj zapraszamy Was do tego, żebyście przypomnieli sobie i też nie bali się przyjąć tej prawdy o swoim życiu, bo te rekolekcje, ten czas mówi, że czeka nas zmartwychwstanie.